Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam normalnie ochotę i mam kaca, ponieważ dawno nie nagrywałem. Już. Co tutaj robi ten miecz? What the fuck? Dobra. Dawno nie nagrywałem, bo już jest czwartek, a ja od poniedziałku nic nie nagrywałem. No i naszło mnie tak. Ale grałem sobie. Nic nie nagrywałem, ale za to grałem sobie w Skyrima sam dla se. Dla siebie. No i tak mi się doszło do 50 poziomu. Tak, o, tak mi się wbiło. 16 cech do rozwinięcia, a nie mam pojęcia na co wydać. Jak widzicie, jak mam za dużo, to nie wiem na co wydawać, wiecie? Tak samo jest z pieniędzmi. No i co mi tutaj przybyło? Kowalstwo na setny poziom. Ciężki pancerz już na 92. Blokowanie troszeczkę lipa. Broń jednoręczna 97, bardzo fajnie, i łucznictwo na 100 oraz otwieranie zamków na 100, także jesteśmy zajebiści. No, pech chciał, że już niestety dalej niż 100 się jechać nie da. Więc, no cóż, jak już opanuję ciężki pancerz, blokowanie i jednoręczną na full, przerzucę się zazwyczaj chyba na dwuręczną, nie wiem, ale w kuferku mam bardzo, bardzo dużo fantów, pod maga oraz pod dwuręcznego wojownika. Jeszcze jeżeli chodzi o złotko, no to mam jego 170 tysięcy, nie wiem na co to wydam, pokupuję na pewno jakieś chatki w różnych miejscach, ewentualnie porozwijam skille u trenerów. Jeżeli chodzi o broń, czy mi się coś zmieniło? Ebonowy łuk mam bez skazy, taki ulepszony, elfia buława bez skazy, tutaj pełno strzał różnorakich, nie wiem, do kogo mam oddać ten łuk Drawina. Nie wiem, nie mogę go nigdzie wyrzucić, nie mogę go sprzedać, ponieważ jest napisane, że będzie potrzebny mi do zadania. Dobra, to chyba się nic nie zmieniło. Ebonowy, nie wiem czy to już pokazywałem, że mam ulepszony. Ebonowy hełm nadzwyczajny, krasnoludzkie rękawice nadzwyczajne. Płytowa zbroja bez skazy, ble, ble, ble. I tak. Jeżeli kowalstwo już mam na stówę, ale to wcześniej robiłem. Jak podchodziłem do kowalstwa, brałem sobie dwie rzeczy, które. Oj, chyba dmuchnąłem mikrofon. Brałem sobie dwie rzeczy, które dają procent do lepszego ulepszania, czyli chyba jakiś tam klejnot i rękawice, znaczy amulet i rękawice. Bardzo dużo daje. Kilka punktów dodatkowego pancerza można zdobyć. Dobra, dość pieprzenia, idziemy coś zrobić. Ale ja już wiem na przykład, co będę chciał. Wyczytałem gdzieś, a przynajmniej widziałem, że jest taki achievement. A mianowicie trzeba z kimś się hajtnąć. A żeby się hajtnąć, trzeba mieć. Dlaczego nie mogę iść? What the fuck? O, dobra. A żeby się z kimś hajtnąć. Lady Mara zsyła na Cicho. ciebie swą To życzliwość. trzeba porozmawiać z tym Niech gościem. spłynie na ciebie On łaska mi da Mary. jakiś fajny amulet, z tego co wiem. Jak mogę ci pomóc, synu? Chcę wiedzieć na. Dobra. Wspaniale! Pierdu, Od pierdu. czego zacząć? Mara jest boginią miłości. Fajnie. Świątynia rozdziela. Organizujemy także uroczystości O, zaślubin dla super. zakochanych. Tak, jeśli poczynisz odpowiednie przygotowania. Czy wiesz, jak w Nie, nie wiem. Skyrim funkcjonuje instytucja? Zazwyczaj w Skyrim miłość jest tak gorliwa, jak ludność zamieszkująca tę krainę. Życie jest ciężkie i krótkie, więc nie ma miejsca na długie zaloty. Osoba szukająca swej drugiej połówki zakłada po prostu na szyję amulet Mary, pokazując w ten sposób, gdy druga osoba okaże zainteresowanie i zakochani zdecydują się być razem, jedno z nich przychodzi do świątyni i organizuje się ceremonię. Dobra, biorę. Proszę, pamiętaj, że mieszkańcy Skyrim będą reagować stosownie do twoich poczynań. Więcej osób zainteresuje się twoim uczuciem, jeśli zdołasz im jakoś pomóc. Powodzenia. Niech błogosławieństwo Mary będzie z tobą. Czyli szukamy Powróć żony. bezpiecznie na jej pełne Szukamy żony. miłosierdzie Zakupiliśmy za 200 tych. Sztuk złota. Czy ja mogę coś tutaj ukraść? Czego Jezus, szukasz, ale dziecko? zauważyłem, że ja mam jakiś kompleks. Ja wszędzie szukam, żeby coś ukraść. Typowo. O, na przykład tu sobie ukradłem. Zazwyczaj kradnę tylko takie rzeczy, które mi będą potrzebne do alchemii. Albo po prostu jakieś eliksiry. Nie kradnę jakichś rzeczy, które można sprzedać później, bo nie chce mi się szukać tego kolesia, który przyjmuje. Nie, dobra.
takim razie zobaczmy, co to jest ten za amulet, broń, nie, strój, strój. Amulet Mary. Rzucanie czarów przywracania kosztuje o 10% mniej. No dobra, załóżmy. I teraz musimy szukać... kogo? Musimy szukać małżonki, która by chciała z nami się hajtnąć. Ciekawe, czy któraś chce się ze mną hajtnąć. Mam 170... Nie. Mam 170 tysiaków. Halo? Która chce się ze mną hajtnąć? Pokaż, jak ty wyglądasz. Chcesz coś kupić, nie. Czy tylko poćwiczyć? Nie, jesteś brzydka. W innym wypadku odejdź. A ty? Też jesteś brzydka. A ty? Kto ty jesteś? Mam nadzieję, że przeszkadzasz mi. A, to ja cię nie lubię. Dobra, tutaj chyba nie ma zbyt urodziwych pań. Nigdy nie widziałem Mjol tak wzburzonej. Mam cię w dupie. Bardzo przejmuję się tym, co dzieje. Zobaczmy, czy w gospodzie jest ktoś ciekawy. Nie wiem, pójdę albo do Białej Grani, albo do Markartu. Lidia, a może ty chcesz się ze mną hajtnąć? Jestem tuż za tobą. Nie, ty chcesz, ty chyba nie chcesz się ze mną hajtnąć. Nie, nie chcę jakiejś jaszczurki za żonę, a nam po drugie to jest jego żona. Z twojego przejścia, przyjaciel. Dobra. Wczytywanie, mam nadzieję, że to będzie dosyć szybko. Lecimy gdzie? Do Białej Grani sobie polecimy i zobaczymy, czy ktoś stamtąd chce się z nami hajtnąć. W Markarcie za bardzo nie znam tamtejszych kobiet. Wykonywałem tam już dużo zadań, ale nadal nie wiem. Która mogłaby ze mną się hajtnąć? Zobaczymy, znajdziemy może sobie tutaj jakąś kochankę, może będzie nam robiła jedzonko i w ogóle będzie nam robiła dobrze. No, bo Lidia coś nie teges. Lidia coś nie spełnia się w tej roli. No ale cóż, nie można od kobiety wszystkiego oczekiwać. Ej, halo, chcesz się ze mną hajtnąć? Ty, kowalka! Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem. A nie, ty nie chcesz się ze mną hajtnąć? Kim ty jesteś? Chodź się. Jest to jaka bidulka. To amulet Mary? Dziwi mnie, że ktoś taki jak ty nie jest jeszcze zaręczony. A widzisz? Upiększasz mój dzień. Ta ma opcję dialogową. Interesujesz się mną, to na pewno... skutkuje mał... O Jezus! Ty jesteś stara i brzydka. Nie ma tutaj nikogo. Halo? A tutaj chodziła też taka jedna, która... Dobra, sprawdźmy w gospodzie. Bo chodziła tutaj taka jedna, która była w miarę ładna. W sumie chyba z dzieckiem. To nie chcę. I ona coś nie teges. Ona nie chciała się z nikim chyba za... Witaj. Witam cię, Hulda! Jeśli będziesz czegoś potrzebować. Mam tu chyba gdzieś czysty. Jesteś brzydka, ale prowadzisz gospodę, więc fajnie. Ochrona w Białej Grani jest w opłakanym stanie. A ty jesteś Utgard, nieugięta. Możesz skrzyżować ze mną broń? Utgard. Zginiesz przez tego. O Jezus! Nie brakuje ci uporu. Czy za mało ci powiedziałam? Niedołężna jakaś tam. A ty kto jesteś? A ty jesteś w miarę ładna. Co macie w menu? To zależy. Chcesz... O Jezus! Ty mi nie dawaj menu, tylko ja chcę... Miłego dnia. Hulda! Oby śmierć przyszła po ciebie, gdy będziesz... Nie, ta też się nie chce ze mną hajtnąć. Daj znać, jeśli to... będzie ci potrzebować jeszcze. Dobra. Myślę, że trzeba będzie wziąć pierwszą lepszą gdzieś tam z boku. W sumie to dopiero jedna miała opcję dialogową, by się z nami hajtnąć. Luknijmy tutaj, czy ktoś jest? Jakieś kobiety? Chcesz się ze mną hajtnąć? Na co się tak... Nie, ty się nie chcesz ze mną hajtnąć, no cóż. Nie boję się ciebie, wiesz? Ty nie, ty mi działasz na nerwy. Mój kuzyn walczy ze smokami. A ja co dostaję? Nie wiem, gdzie są kobiety! Kobiety! Kurde, sami faceci. Co za pedalskie miasto. Następni, kuźwa, jakiś ułani. Nic nie zrobiłem. Ty frajerze, załóż coś na siebie. Dobra. No nie. Sami strażnicy. Dobra, poczekamy, bo coś tutaj jest za rano. A, no widzicie. Zbyt wcześnie jest. Nikogo na
Jarmarku nie ma. Nikt nie kupuje jeszcze ziemniaków na obiad. A obiad się zbliża. O, właśnie. Sam raz. Jest tu ktoś? O, jak się wszyscy ładnie pojawili. Dobra. O, a ty kto jesteś? Ty kto jesteś? W czym ci mogę pomóc? Pokaż, jaka ty jesteś. Nie, ty nie chcesz się... Dobra, bierzemy tą. No, jest taka w miarę. Zolda. Interesujesz się mną? Tak. Dlaczego miałoby być inaczej? Oczywiście. No to dogadamy. Cycki. Choć życie w Skyrim bywa krótkie, to przynajmniej będziemy razem. Oczywiście. Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Jakiegoś mam questa, tak? Maja z Maramalem. Aha, czyli musimy się cofnąć do pękniny. No cóż, przynajmniej jest taka w miarę... jakby to powiedzieć? Pocieszna. Taka przyjemna dziążka. Szybciej! Chcę zamoczyć! Jezu, chcę skonsumować już związek! A tu muszę jakieś pierdoły załatwiać. Formalności ze ślubem. Ach, w tych grach fantazy. Najpierw ślub, później zabawy. Te stare obyczaje. Kto mi tam puka zza ściany? No, ciema! Jak mogę ci pomóc, synu? Powiedz jej, żeby... wiesz, no. Chcę wziąć ślub. Chcesz kogoś poślubić? Oczywiście! Miło patrzeć, jak mimo tak trudnych czasów miłość rozkwita. No cóż. Twoje zaślubiny odbędą się jutro. Od świtu do zmierzchu. W sensie, że cały Bądź dzień? Na czas. Nie chcesz przecież spóźnić się na swój własny ślub. Udaj się na uroczystość swoich zaślubin. Przyjmujecie datki? Nie dam ci datków, mam za mało hajsu. Pójdę bezpiecznie na jej pełne miłosierdzia łono. No oj, pójdę na łono, kochany. Oj, będzie łono. Lidia, ty na pewno nie będziesz chciała. To co mi się zdaje, że ty lubisz chyba kobiety? Czego nie wiem, potrzeba? Tak jakoś mam taki... taką... dziwną... dziwne uczucie. Dobra. Czyli tak, jutro... Dobra, 20 godzin. Poczekamy i być może tutaj wszyscy przyjdą. Goście weselni, będą prezenty, opchniemy na Allegro. No, już jest. Zaraz, co to jest? Inna sprawa. Udaj się na uroczystość swoich ślubu. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Jest tutaj już moja kochanka? A jest. Chodź. Mogłeś założyć coś na siebie. Ale nie z tobą. Z tamtą. No. A ty będziesz moim świadkiem. A ty kto jesteś? Ciebie już gratuluję też gdzie? Ślubu. Kamienno Życzę ręka. Uuu, to ciekawe gratuluję jak fap. Nie, Życzę ona raczej nie. Wszystkiego dobrze. Najlepszego. No dzięki, kochany. Dawaj hajs. O. A, oto i dumny pan młody. Tak. Rozpocznijmy uroczystość. Jest. To Mara wydała na świat wszystko, co znamy. I przysięgła strzec nas, jej umiłowane dzieci. To jej miłość pokazała nam, jak mamy kochać bliźnich. To jej miłość dowiodła, bo się rozpłaczę, no. Życie to żadne życie. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by pod kochającym spojrzeniem Mary stać się świadkami połączenia dwóch dusz w wiecznym związku. Niech kroczą razem przez życie i poza nie, w dobrobycie i w nędzy. He, mam 170 tysięcy. W radości i w smutku. Czy chcecie zawrzeć... Inflacja raczej nas nie dosięgnie. ...zrodzony z miłości, teraz i na wieki. Oczywiście. Tak, teraz i na zawsze. Oczywiście moja postać nie odpowie. ...zrodzony z miłości, związek małżeński i połączyć się na wieki? No, niestety nie usłyszymy, jak to mówię. Wstrzymać ze ślubiny, nie mogę ciągnąć tego dalej! Mocą Mary, bogini miłości, ogłaszam was parą młodą. Oto para obrączek, poświęconych przez łaskę Mary. Niech chronią was na nowej, wspólnej drodze życia. Nie chcę nic mówić, ale ona sobie już poszła. Czekaj na mnie, kochana! Fuck! Poszła sobie, dobra! Ale coś dostałem. Broń.
Nie, raczej broni nie dostałem, a strój? Węzeł małżeński, rzucenie czaru przywołania kosztuje 10% mniej. Tu było przywracania. A ty też przywracanie. Aha, no to jest to samo. Dobra, mam to w dupie, bo ja nie przywracam. A nie, przywracanie to jest ten. Uzdrawianie także. Leczenie się. Okej, no to w takim razie mamy już żonę. Niech ona sobie grzeje łóżko w domu, a ja pójdę sobie zrobić jakiś quest. Aha, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, to zrobiłem questy dla gildii złodziei oraz dla gildii, znaczy nie gildii, tylko Mrocznego Bractwa. Ale nadal mi widnieje, kurde, porozmawiaj z Bryniolfem o dołączeniu do gildii złodziei, jak ja już jestem ich mistrzem, hello! Jakiś bug tu jest, nie mogę z nim gadać, bo on w ogóle nie ma opcji dialogowych. Sorry, coś tam jestem zajęty, takie pierdu. Jeżeli ktoś wie, gdzie są te kamienie w Barenziach, ja mam ich 14/24, to bardzo proszę o jakąś informację. Oczywiście nie wiem, gdzie znalazłem te 14, tam po drodze zawsze zbierałem. Zostań pełnoprawnym członkiem gildii złodziei. A to może to trzeba zebrać, żeby przywrócić dawną chwałę. Bo ja też mam zablokowany ten achievement, no bo nie wiem, wykonałem wszystkie dla nich zadania. I co? Może trzeba wszystkie te kamienie zdobyć. Dobra, mniejsza. Zaginiona ekspedycja. Nie, bo to trzeba iść do tych ruin krasnoludzkich. One mnie dobijają. Mroczne Bractwo powsze czasy. Zobaczymy, co to jest. Ale powiem wam... tak, trzeba tam... inne miejsce, bo to źle pokazuje. Powiem wam, że tutaj powtarzają się już zadania. Tak samo jak dla Gildii Złodziei, dla Mrocznego Bractwa oraz dla Towarzyszy. Te questy, one się powtarzają. Czyli idź zdobądź coś, zabij kogoś, ukradnij coś, wpisz jakieś tam pierdoły w księgach rachunkowych. I... a patrzcie, jakiego mam fajnego konika. Cienisty. Dobra. I te zadania się powtarzają, one chyba specjalne są po to, by były. Nie da się ich, nie wiem, ja już wykonałem od towarzyszy w cholery tych zadań pobocznych, cały czas one się powtarzają. I chyba one są tylko po to, żeby sobie po prostu chapać złotko. No, taka jest moja opinia. A jakoś nie widzi mi się wykonywać cały czas tych samych zadań. Chociaż to już od Mrocznego Bractwa, które jest przeniesione, jakby ktoś zauważył, z mnie tego... O, tu jest Mroczna Matka, czy jakoś to się nazywa? Słyszycie to? Ona jęczy. Oj! O Jezus! A w ogóle rozbudowałem sobie to Mroczne Bractwo, ten stolik alchemiczny, wszystko mam. To jest taki domek, ala domek. A pokażę wam coś fajnego! Nazir? Jonierz śmiercią. No wione! Stać przed tobą to dla mnie zaszczyt. O proszę, czyli ktoś jednak jest zwerbowany, fajnie. Bo nam wszystkich popalili, tutaj oczywiście spoiler. A tutaj mamy... gdzie mamy? O, tu jest! Komnata tortur! Dlaczego to robicie? Ojej, ty jesteś stara? Ty jesteś facet? Wszystko! Ty jesteś... O, tutaj mamy jakąś... No to jest taki troszeczkę fetysz, no ale... Ale, no cóż. Ty! Nie możesz mi tego zrobić! Oj tam. No sala tortur, no kochani, no. Chcieliście, to macie. Ojej. Cicero? Nie chcę nic mówić, ale tego kolesia zabiłem. A no możliwe. Zabiłem go tutaj, więc został tutaj. Dobra, bierzemy zadanko od naszej Mrocznej Matki. Ona znowu będzie jęczeć. Nie wiem, co mi to przypomina, ale... Kolejne dziecko pomodliło się do swej matki. Fajnie. Porozmawiaj z leniwym farmerem w gospodzie Willemyr w Ivarstead. Przyjmij jego złoto, a potem zabij cel. Tak zaczyna się kontrakt krwią spisany. Dobra, już mówisz to trzeci raz. Dobra, pomów z kontraktem. I widzicie, jakaś tam nocna matka, która jest jakimś tam bóstwem, mówi nam, że ktoś się do niej modlił, żebyśmy poszli się zapytać o co kaman. No i my wykonujemy te zlecenia, czyli jesteśmy takim hitmanem na posyłki, tylko w świecie fantazy. Zobaczmy, pomów z kontraktem. Gdzie on jest? Ivarstead! No nie, jacyś wrogowie w pobliżu!
Nie ma żadnych wrogów w pobliżu. To mnie czasami denerwuje. Czasami w wodzie są. Ale powiem wam, że w wodzie to oni... Chyba, że gdzieś tu jest... Smok. O, o. Słyszę smoczka. Słyszę go. A jesteś kochaniutki, no to tatusia, chodź, 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 chodź. Nie odlatuj, proszę, nie odlatuj, what the fuck. Chodzę tu. No, 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 usiądź grzecznie. O Jezu, no ale gdzieś tam usiadł, frajerze. To jest jakiś prastary smok, z tego co wiem. Dostał? Nie dostał, kurde. O Jezu, muszę bliżej podejść. Jesteście ze mną? Dobrze! Walka! Fight! Chodzę tu! No niego dmuchnę tak... A, dostał! Prastary smok, okej. Zauważyłem, że... zauważyłem znaczne... Jeszcze! Nie koniec! Że znacznie różnią się już poziomy naszych wrogów, czyli i smoki są mocniejsze, twardsze, oraz inaczej się nazywają, nawet widać. Wezmę w niego dmuchnę. Dmuchnąłem w nim taki, w niego takim fajnym okrzykiem, skazany na śmierć. On, nie wiem, nie wiem jak to dokładnie działa, ale bardzo zmniejsza odporność na zadawane obrażenia danej postaci, danej... Ojej, ale mnie podpalił. A miałem taką odporność na ogień. Widzicie, jest mocniejszy smok? Jest, ponieważ ja jestem troszeczkę mocniejszy. On się tak fajnie świeci. O Jezu, no gdzie do tyłu ksioniesz? Czasami mi się nawet zdarzyło... No gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Zaraz powinien przywalić w ziemię. O Jezu, gdzie on tam polazł? No tam jeszcze cię nie widziałem. Tam cię jeszcze, kurde, nie widzieli, frajerze. Chodzę tu. Ciekawe, czy trafię w głowę. Ale piękny headshotik. Oj, 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 oj. Trzeba było się tam kitrać gdzieś. No, a co tutaj w ogóle jest? Prastary smok, proszę bardzo. Orkowa. Smocze, 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 łuski mam ich w cholerę. No i to było na tyle. Co to jest w ogóle? Tego nie widziałem. Drewno do pocięcia. Dobra, bierzemy duszę, bo nam będzie ona dosyć potrzebna. Dlatego, że szukałem, znaczy przeszukałem wszystkie głosy, znaczy krzyki, które zlecili nam siwobrodzi w wysokim Hrodgarze. Później doszedłem do momentu, w którym już nie słyszeli nic. Także nie wiem, co to znaczy. A tych krzyków mam tyle. Także dosyć dużo tych krzyków już mam i większość rozwiniętych, no dosyć dużo rozwiniętych na trzeci poziom. Okej. To było chyba na tyle.